Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Rzak. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w God of War wstąpienie. Okej, nie mam pojęcia, za co ja dostałem teraz te orby, no ale jestem jak najbardziej jestem zadowolony. Orby za darmo. Nie ma co się martwić, że wleciały. Tak więc kontynuujmy naszą przeprawę. Tutaj jeszcze wrócimy sobie po te skrzyneczki. To dość szybko, bo dosłownie zaraz obok mamy sposób na dotarcie do nich. Tylko jak musimy się właśnie wspiąć na górę, żeby tutaj odblokować sobie przejście. To teraz tak, tutaj odblokowujemy sobie przejście normalne. Ale jednocześnie, kiedy ciągniemy sobie tutaj, postawimy naszego klonika, to z tej strony mamy odblokowane przejście do właśnie skrzynek, których aż szkoda. Dobra, tutaj zgarniamy najpierw takie pojedyncze rzeczy. Wpis w notatniku Archimedesa. Kolejny. Głupcy ukryli w latarni coś, co ma wartość dla sióstr. Bezczeszczą moje dzieło, dopilnuję, aby przypłacili za to życiem. Ciekawie, Archimedesie, ciekawie. No i tu jak widać już olbrzymi ilość orbów. Ile mam? 10,58,4. No już po tysiaku dostaję praktycznie teraz z tego. A z tego? A z tego akurat też. No ale widać, to są olbrzymie ilości orbów. Już mógłbym... Już mogę ulepszyć ostrza. Myślałem, czy by nie pójść jeszcze w kamień Orkosa, ale ponieważ lekką ręką uda mi się nazbierać na tamten upgrade, lecimy teraz w ostrza. Czwarty poziom ostrzy. Przedostatni w grze. No i mamy atakę po uniku. Zobaczmy. A przytrzymaj kolejną. Kwadrat, trójkąt i X. Okej. Okay. Zobaczmy. Okej, okay, to był kwadrat. Nie, właśnie, bo teraz trzymam po prostu. Dawaj. O nie. No. O, to jest to. Dobra. Ale kurde, właśnie jak trzeba... Momentalnie trzeba wciskać unik, od razu trzeba to wcisnąć, nie? Bo inaczej to nie działa. Ale to był ładny atak teraz z takim wyskokiem. Dobra. Lecimy. Wiecie, czego żałuję? Że ulepszanie kolejno... Dawanie kolejnego poziomu... Dawanie kolejnych poziomów ostrzą, a.k.a. ulepszanie ich, nie daje jakiegoś buffa na generowanie gniewu. Bo jak dla mnie, to jest coś, co powinno się tu pojawić. No powiedzcie mi, po co mi, kurde, zbieranie tych wszystkich orbów i ulepszanie coraz bardziej tych ostrzy, w tej grze konkretnie, tylko dla obrażeń. Skoro ja tak naprawdę potrzebuję tutaj nie tylko więcej bić, ale też po prostu więcej tego mieć. Znaczy więcej, szybciej generować po prostu te. Szybciej generować... Zatem. Tu go muszę właśnie postawić. Za daleko... Leciutko za daleko był. Jak wiecie, sam gniew tutaj generujemy po prostu walcząc, nie? No ale kurde! Jak już jestem pasek, to dajcie jakąś możliwość, żeby to szybciej ładować was z tymi upgrade'ami, nie? Według mnie to jest po prostu mózg, jaki powinien się pojawić w tych upgrade'ach. Zwłaszcza, że ostatni upgrade ostrzy to jest ulepszenie wskaźnika gniewu, który sprawia, że możemy mieć aż dwa paski tak naprawdę aktywne. No to co im po dwóch paskach, skoro ja ledwo jeden jestem w stanie napełnić? Cisnąłem. Czego nie złapałeś teraz, kontrolerku, co?
Dobra, czy to są jakieś przedmioty do zniszczenia? Nie bardzo. Aha, dobra! No tak, czemu mi nie złapało? No bo nie było podświetlone, no to logika, że nie polecę dalej, nie? Trochę się pośpieszyłem z tą akcją. I to dwa razy z rzędu, co jest najgorsze. Dobra, dam sobie tak mikrofon trochę bliżej, żeby się wygodniej trochę rozsiąść w fotelu. No i może być. Dobra. Bujajmy się w takim razie. O, i proszę bardzo. Dobra, wracamy tutaj. Dobra, ja nie mam żadnej broni, więc mogę sobie wziąć tylko ten sierp tutaj. Jezu Boże, sierp ten! Oszczędny ten sierp, ale lepiej go zużyć od razu. Dobrze, tego za bardzo spodziewałem. Czy wyrzuciłem tak, wyrzuciłem Amazonkę! O kurde, ej, to się rzadko zdarza. Tak, lonik tam pomaga. I coś, czego ja po prostu osobiście nie na... widzę w tych serwerach, czyli... czy serwerach, w tym ko... w sumie w serwerze tylko i wyłącznie w tej grze, bo serwery w kolejnych God of War'ach są bardziej znośne, jeśli chodzi o walkę z nimi. No nie powiem, mają też takie ataki bardzo skurczycyńskie, ale żaden nie ma takiego, takiego czegoś, że sobie wali tarczy i jest nagle niewrażliwy na wszelkie ataki. Bo robiła się takie coś. Wcześniej. To ciekawe. Jeszcze ciekawsze. Że ja nie jak można tak bardzo zepsuć atak w przypadku tego pioruna Zeusa. Jeszcze nie. No! Are you fucking serious? Dawaj mi go. Żegnam. W ogóle magii tu nie wykorzystałem. Ja masz dwie skrzynki, które się zregenerowały. Bo tam się czerwona skrzynka też znowu zregenerowała, co jest też dość intrygujące. I czerwona i zielona. Nie pamiętam, czy tą zieloną wcześniej zebrałem. Te dwie na pewno, ale tamtą nie jestem. Nie pamiętam, czy wziąłem, czy nie. Ale no tutaj akurat bardziej chodzi fakt tego, że mamy tutaj Amazonkę, nie? Bo gdybym tej Amazonki nie wypieprzył stamtąd, to wtedy być może sprawiłaby mi trochę. Troszkę większe trudności. Musimy to oczywiście wstrzymać klonem i teraz możemy to dawać. Oczywiście jestem zaś w złym miejscu. Rozkład, regeneracja. Zatrzymujemy to tam, gdzie było wcześniej. No i tak jak wcześniej wchodziliśmy, tak idziemy dalej. Dobra, czy tutaj będzie teraz tak? Na górze czy się odnowiła skrzynka? Też się odnowiła, no to proszę bardzo. Darmowe 2000 orbów tak naprawdę teraz dostajemy. A tylko dzięki temu właśnie, że... No dobra, może nie 2000, bo w tej skrzynce było akurat mniej. No ale z samej białej dostałem 1000, także... To tylko pokazuje, jak warto się interesować pobocznymi rzeczami, które... Znaczy w takich grach liniowych, wiadomo, God of War jednakowoż jest grą, no, liniową. I to bardzo liniową, jeśli chodzi o przechodzenie. I tutaj nie ma poboczniaków ani nic. To są tylko rzeczy, które dzieją się obok głównej fabuły i możemy się nimi zająć
nie musimy, ale jeśli się rozglądamy dobrze i znajdujemy kolejne skrzynki, no to potem tylko i wyłącznie się to bardziej opłaca. Tutaj powinni za chwilę... O właśnie, pojawić się kolejni wrogowie. Proszę bardzo. Mam tutaj nieco dla was. Pieruna. Dobra, wejdę sobie do tego. Czekaj. Nie to. Zostałem strona. Czemu? Nie mogę niestety. Już? Czekaj. Walimy tego tak po prostu. Tutaj robi rozpierdol. Nie, dobra, mogę, okej. Okej, nie? Dobra, tego się przyznam nie te... Halo, jest ten talok. Nie musisz, że spadł gdzieś tam na dół. Ej, jak ja się tak łatwo spodpływam teraz tego przeciwnika, to jestem naprawdę aż zadowolony. A ty możesz mi spierdalać. Dobra, dobrze, teraz nie miałem wykorzystywać znowu tego, nie, ale na szczęście nie przerwało. No. No. Stawaj tu, kolejny ten. Kolejny slow. Troszkę ich magią potraktujmy. Nie? Tu? Cyk. I raz. I dwa. Hop. Slow. I pyk. Nie, kurde, chciałem magię teraz wykorzystywać. Znaczy, wróć, chciałem, ale nie tą magię. Chciałem właśnie Poseidona wykorzystać. Niestety, tylko się pośpieszyłem z klikaniem magii, niestety. Dobra. No to... mrozimy! Właśnie to jest to, kurde, nie? Po co mi zamrażanie, kurde, jak oni się szybciej z tego wydostali, że jakby jest w stanie zapierdolić. Pierun! Okej, co? No nie! Ej, nie, no nie gadajcie, że ten Talos się gdzieś zaciął w teksturze! Jezus Maria, muszę całą tę walkę toczyć jeszcze raz, bo się Talos gdzieś zaciął! No come on! Ej, no teraz to się czuje opluty normalnie. Jesus match. Na pewno na samym początku walki pewnie jest ten, co nie? No oczywiście. Ja pierdzielę. Po co tego Talosa tu w ogóle dawać? Ja jasne, to nie leci szybciej. Już trudno. Duszę, piorun. Zobaczmy sobie do ognia, w sumie w ogóle dawno nie używałem. Ej, to serio nie złapało mi nikogo z tego?
teraz. Dawaj. No. Dobra, chcę się zdać na górze, tyle dobrego. Teraz jak się przynajmniej to... O właśnie, zatrzyma, no to już jest. Tylko walka z przeciwnikami. Więcej. Pyk! Pyk! Już tylko po finał. Tylko właśnie zabicie tych. Miejmy nadzieję, że teraz ten drugi Talos się nigdzie nie zgliczuje. Ja autentycznie gardzę czymś takim w grach, nie? Że przez taki durny błąd ja jestem, ja muszę jakąś walkę postawić. Bo grze coś się zjebało i ja nie jestem w stanie przez to kontynuować ani walki, ani fabuły. Klonik, slow, lecimy dalej. No, łapy ode mnie precz, do lodu. I to dosłownie. Teraz spróbuję ich obszarówką załatwić. Nie, no ja pierdolę. No i szybciej się z tego uwalniają, niż ja ich kurde jestem z tego zabić. Jaki jest sens, kurde, takiego czegoś w ogóle? Dobra, czy jest koniec walki? Jest koniec walki, oczywiście. Dobra. Nie wiem, czy mam wrażenie, że tutaj mógł być gdzieś sekret schowany. Też coś tak świta, ale może też mi coś wydawać po prostu. Dobra, wychodzimy stąd i trafiamy. Na chyba przedramię Apollona, tak mi się wydaje. Nie, na żebra jednak. Okej, dobra. Fair enough. Ale w sumie, czy można mówić o żebra, kiedy poruszamy się po posągu, a nie po faktycznym Apollinie? Dobre pytanie. No i proszę bardzo, kolejny wpis. Od Archimedesa. Leży w gruzach, ale mogę odbudować, ulepszyć. Hołd dla Apollona nie pójdzie na marne. Okej. Okay. Czekaj, kto to napisał w ogóle, nie? Dobra, na razie regenerujemy sobie zdrowie. Przejdziemy sobie do pioruna znowu. I lecimy dalej. Okej. Okay. Na górę. Teraz gdzie? W górę czy w lewo? W prawo. Dobra. Jezus, patrzcie, jaka to jest wysokość w ogóle, nie? Czy to jest co najmniej jakieś... Jakiś kilometr nad ziemią to jest co najmniej. Jak mi ktoś powie, że to jest... Przecież w sumie? Czy nie, no dobra, nie, teraz to ja przesadziłem. No. Na pewno jest to co najmniej kilkaset metrów, no bo z tym kilometrem też trochę przegiełem, no ale wiecie o co chodzi, nie? No po prostu jesteśmy w chuj wysoko. Halo, przycisnąłem. Raz. Dwa. Dobra. Ale kurde, patrz, teraz było bliżutko, nie? Żebyśmy się sami wykatapultowali po prostu w inną stronę. Dobra, tutaj z tyłu chyba nic nie ma, więc idziemy dalej. No, niech się kamera tam bardziej obróci na dół.
No nie, nie ma nic. Dobra. Teraz tędy chyba, tak jest. To jest właśnie urok tego, że mówię, ja już dawno przychodziłem tą grę i ja, może ją tak w miarę znam, nie? Nie powiem, że tak ją mam w małym palcu, ale dobrze ją znam. Ale przez tak dawno ją przechodziłem, no to właśnie nie jestem nadal pewny, ile czasu mi, kurde, znaczy ile czasu, gdzie muszę konkretnie się udać, by progresować fabularnie. Pomimo tego, iż gra jest turboliniowa, nie? Dobra. Kolejna drabajna, no to w górę. W górę! Jeśli ktoś nie zrozumiał tego, co przed chwilą powiedziałem, a jest w sumie na to chyba dość spora szansa, bo ja sam się ledwo zrozumiałem. Okej. Okay. Ponownie w tysiaczkach, no i 6000, także... ulepszamy kamień przysięgi Orkosa na drugi poziom i to jest przedostatni upgrade, jaki robimy w całej grze. No, cięć będzie szalać dłużej, bo tutaj zgarniemy właśnie ów oczy prawdy, o których była mowa w kilku cutscenkach, które są nam potrzebne, no ale tych oczu się praktycznie w ogóle nie ulepsza i szczerze nawet jestem z tego zadowolony, bo jestem w sumie ciekaw, jak mo... Halo, co tu się stało? Czemu się nie złapał? Dobra, wracając. Jestem naprawdę zadowolony, że tych oczu się nie ulepsza, bo naprawdę nie widzę opcji, jak można byłoby je ulepszyć, bo one w całej walce przydają się tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. To się teraz zapada. Dokładnie. No i cyk na górę. To upgrade. Dobra, chodź tu z tą tarczą. Jep! Macie trochę cienia. Hop! Hop! Panowie! Zeus pozdrawia. A tego się nie spodziewałeś, co, cwaniaczku? No to lecimy się kręcimy, jakby to powiedział kurde mój braciszek, który lubi grać sobie w Tekena, w Tekenie. To jak się nazywał? Kazuya chyba ma właśnie taką umiejętność, że... O nie! Aż! Źle! Kurde. Kazuya ma takiego skilla, taki combo odpowiednie przycisku, że właśnie tak się zaczyna kręcić na kurde jednej nodze. Też się totalnie rozpierdol. Chleba. Po nóżkach. I z życiem cię żegnam. Tarcza. Kolejny stun. Krek, kręcimy. No. Nie ma tak. Glebaj się, kręcimy. Dobra, jego się nie da stąd wyrzucić niestety, a w pierwszym i próbowałem parę razy. Najwyżej jest, może tylko unik zrobić. Nie? No dobra, już po nim. Gleba. Po nóżkach. A życie twoje to wydłużka. Nie mam powiedzieć, co ja właśnie powiedziałem, nie? Ale jedyny rym, który mi tak na szybko przyszedł do nóżkach, to była wydłużka, nie? To nie ma związku w ogóle ze sobą. Dobra. Okej. Lecimy dalej. Ale wiecie co jest fajne? Z każdym kolejnym upgrade'em widać jak na ostrzach się kurde powiększają te pęknięcia, to jest coś się zaraz bardziej zapewniam w takim czerwieniu. I ja się zastanawiam, czy ta czerwień na ostrzach to jest przelana krew wrogów? Kolejno, im bardziej atakujemy, czy może jest to ilość właśnie orbów wsadzonych w ów ostrza. To jest bardzo intrygujące, bo tylko ostrza chaosu tak wyglądają, żadne inne. K-
Kolejny wpis na notatniku Archimedesa. Z siostry są blisko, jestem tego pewien. Nie mogę się skupić, nie mogę starczyć latarni. To będzie moje arcydzieło. Wróć, to moje arcydzieło. Okej. Okay. Teraz przechodzimy jeszcze dalej. Że, ale ile Kratos ma pary, że on takie coś na YOLO po prostu przesuwa, nie? Bez jakiegoś większego wysiłku. O, i trafiamy do właśnie kolejnej lokacji, czyli do pieca. A konkretniej do pieca Archimedesa. Który jest takim, można powiedzieć, sercem całego posągu. Jeśli piec nie działa, no to posąg też nie. I tutaj na start mamy walkę z cyklopkiem, no bo dlaczego by nie? No! Chciałoby się. Aby się pozbyć, kurde, tej. O, ładnie, kurde, to unikiem, kurde, jeszcze. To jest, że skontrowałem. Dobra, nie, przecież, kurde, nie da się tak blokować cyklopa, żeby to w ogóle próbowałem zrobić. Znowu, kurde, próbowałem zablokować cyklopa. Skontrować. Czyli dobrze, nie, w sumie nie, właśnie skontrować. Blokować to kidanie, które ciosy, ale kontrować już niekoniecznie. O, chociaż nie, właśnie, nie, właśnie nie, nie, inaczej. Te ciosy, które da się zablokować, da się też skontrować, ale to jest ich mało, niestety. Dobra, trochę... rundu? Nie? No, 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 no! Nie, w pół rozwalona. Dobra, tego czasu lepiej robić unik. Lodu nie. Okej, może być. To, nie? Znajdźcie mi osobę, która przejdzie całą grę Hitler na przykład, nie? Żeby... albo cały czas mają ten pasek naładowany w jakimś stopniu bez przechodzenia jej ponownie z włączonym tym specjalnym przedmiotem, czyli tym kamieniem więźnia z początku. I to jest niemożliwe. Kruszy. Zapalamy. A ja akurat go spaliłem. O, o! Czekaj! Zrób mnie zamrozić, czy to się uda. Okej, no udać się uda, ale czy uda się je zniszczyć? Strzaskać. No dobra, jedną się udało. A to jest ten klif, bo właśnie te akurat... Mantykorki, one je się łatwo rozwala, bo one są po prostu potworami, one działają tak, powiedzmy, instynktownie, mają mniejszą wolę życia, mam wrażenie, niż ci przeciwnicy, z którymi zazwyczaj walczymy, czyli na przykład właśnie satyry albo coś takiego. Te satyry to się momentalnie, kurde, wyswobodzą z tego zamrożenia. Dawaj ją, dawaj ją! Dobra, mamy to. No i dobra, teraz można sobie pootwierać skrzyneczki. Czyli tutaj otwieramy skrzynkę niebieską, tu otwieramy skrzynkę zieloną, chociaż akurat w tym przypadku no mało zdrowia straciłem, no ale... tak lepiej otworzyć. Dobra, tutaj mamy takie coś. Dobra, teraz tak, to mi będzie potrzebne później, więc to już sobie stąd zabiorę.
konkretniej, musimy to spalić, ale taki dość mocny sposób, ale to właśnie musimy zrobić po drugiej stronie, więc to już sobie po prostu przesunę na, drugą stronę. Także już to tutaj będzie czekało, kiedy otworzymy sobie przejście. Na razie tutaj to potrzebuję podsunąć do siebie. No, tu już jest sygnał, że jak to dosuwamy, to to się otwiera i coś się tutaj powinno wydarzyć, nie? No, a konkretniej to się powinno przelać. Czytaj, to co jest tam w środku, co ja do dzisiaj sobie nie jestem pewien, co to jest, bo dla mnie... To co jest w środku sprawia, że kiedy to zapalimy z powrotem, no to to po prostu pali się mocniej. Ale co to jest? No nie mam bladego pojęcia. Bo jakbym powiedział ołów, to po prostu byłbym debilem, bo ołów się w ogóle nie pali. Ołów to jest jedna z tych cieczy, które są totalnie niepalne. Ale z drugiej strony są te mega toksyczne. Okej, okay. Tutaj mamy tylko podgląd na właśnie jak to wygląda, powiedzmy, z perspektywy Archimedesa, w sensie na schematy. Tutaj mamy jak posąg miał wyglądać. No a tutaj obok mamy autora właśnie tego posągu, czyli Archimedesa. Genialnego wynalazcę i architekta, który w końcu zapadł na szaleństwo Furii. No niestety. Ale jeśli ja się nie mylę, to czy Archimedes nie był też jednym z tych, którzy projektowali pułapki do świątyni Pandory w God of War 1? Chyba tak. Chyba tak. W tym miejscu jest kolejny z tych przedmiotów takich... Nie boskich, bo są boskie skarby, to są w innych częściach, ale to jest ogólnie taki skarb, taki ważny przedmiot, nie? I tutaj byłby to ten przedmiot, traktaty Archimedesa. Zbiór traktatów Archimedesa z zakresu matematyki i inżynierii. Kratos automatycznie wygrywa ataki kontekstowe. A ataki kontekstowe, które nie mam bladego pojęcia, jaki debil tak przetłumaczył, są to wszystkie quick time eventy. Wszystkie, które się pojawią w trakcie używania magii, na przykład piorunu Zeusa, czy ognia Aresa, lub po prostu jakikolwiek quick time event w trakcie walki. Kto to przetłumaczył jako ataki kontekstowe? Nie mam bladego pojęcia. I czy warto to włączyć? Warto, ale za drugim podejściem, bo to wtedy bardziej filmowo wygląda całe przejście. Bo nic się nie pojawia praktycznie podczas przechodzenia gry. Jak zrobicie typa, no to YOLO. Lecicie tylko do końca, nie? Dobra, muszę się postawić klona. A tu jest w ogóle kolejny wpis obok. No i tutaj jesteśmy właśnie... Do tego pieca zeskoczymy, najpierw tutaj. Kolejny wpis na tym Archimedesa. Odprawiłem wszystkich robotników. Nie ufam im. Sam dokończę budowę. Poszukiwanie prawdy wiedzie ku zatraceniu. No i niestety, właśnie przez to szaleństwo Archimedes no, skończył niestety jako trup. Ale dzięki temu, no akurat uchronił wszystkich tych robotników, mam wrażenie, przed śmiercią. No, bynajmniej ich większość. Dobra, tutaj to się da sprawdzić chyba. Tylko właśnie... Nie wiem, gdzie muszę stanąć, kurczę, żeby to się striggerowało. O, właśnie, jest. Piec Archimedesa. Piec poniżej jest zimny i wygaszony. No, nasze zadanie to oczywiście go ponownie rozpalić. Tak więc dobrze, za chwilę powinien być zapis, więc od tego zapisu będziemy kontynuowali nasze przygody w kolejnym odcinku. No i bardzo ładnie, już mamy ponad 10 000 orbów. Czyli coraz bliżej jesteśmy finalnego upgrade w grze. Dobra, jeszcze save'a nie było, więc lecimy dalej. Dobra, szybkie cięcie później. Lecimy dalej z tym. Tutaj właśnie, to na górze tworząc iskry, spala właśnie to coś. Jak to działa, nie bardzo wiem, ale nie ma się tym co aż tak przejmować. I teraz tak, tutaj nie mogę od razu tego dać, ponieważ muszą się zapalić od razu właśnie te kamyki na górze. Ale nie jesteśmy w stanie jeszcze ich striggerować, ponieważ właśnie pali się to za mało. Te natomiast jak najbardziej możemy. I
to teraz zrobimy. Tutaj to całe, jak widzicie, się rozgrzało. Momentalnie się to wręcz stopiło. I tutaj dość sugestywnie wskazane, gdzie mam to teraz doprowadzić. Także teraz tutaj z tym się wycofamy. Obracamy się. Ok, mamy zapisik, ale myślę, że jeszcze możemy dokończyć całą tę sprawę, żeby właśnie piec rozpalić, bo potem z tego co pamiętam też będzie zapis, więc spokojnie. Dobra, musiałem wam to, musiałem ten kawałek wyciąć, bo miałem niestety pewną gadankę z kimś, no ale trudno się mówi. Jak mówiłem, teraz czas spalić, czy tam zniszczyć ponownie to. To się zapala, co zapala kryształy na górze, to spada niżej i cały piec momentalnie się zapala. A to sprawia, że serce zaczyna bić. A dzięki temu cały posąg zaczyna powoli, powoli odżywać. I jak mówiłem, mamy zapisik, tak więc skoro piec został rozpalony. O, dobra, widzę, jednak nie mogę się z wami pożegnać w sposób powiedzmy normalny, więc pożegnam się z wami w trakcie. Wróć, nie, nie w trakcie walki, po walce, bo musimy tę walkę stoczyć. Dobra, cieniu. Nie, nie to. Cieniu. Szalej. Może jedna z tych niewielu sytuacji, kiedy zamieniłem kogoś w kamień i akurat musiałem mi przeszkodzić w tym. Nie, no nie wierzę. Jednego zamieniła, drugiego nie, zamieniła mnie i drugi akurat miał zakolejkowany atak i mnie tym zajebał, no kurwa. Ej, ale w ogóle to jest ciekawa rzecz, a propos właśnie zamiany kogoś tutaj w kamień. Uwaga. Powiedzcie mi, co się stanie, kiedy Kratos zostanie zamieniony w kamień w powietrzu? Ktoś wiecie, podskoczy ze mnie w kamień i spadnę? Momentalnie się roztrzaskuje i ginę. Co się stanie, kiedy ja kogoś zamienię w kamień w powietrzu albo go zamrożę? Normalnie sobie opada na ziemię i nic mu się nie dzieje. Więc jest jakaś konsekwencja, ja się pytam. Dobra, zamienieni. Więc od razu ogień. I ginie. Nie, kurwa, nie giną, bo się od razu... Nie, no nie wierzę. Serio, nawet magią nie jest w stanie ich zabić wystarczająco szybko, bo się jest kurwysyny potrafią na tyle szybko wyswobodzić z tego. To już ta krawa naprawdę odpinę. Czy Gorgona da się zabrozić, to jest ciekawe. Nie, ale mogę bardzo spowolnić. Dobra, mieczorem, mieczorem. O! Czekaj. Nie ma tak łatwo, koleżanko. Pysk. Bieremy typa. O ściankę. Żegnamy. No niestety unik nie wyszedł, szkoda. Zaś mnie złapała, trudno. Okay.
Jak chciałem zrobić kontrę na Gorgonie, no to oczywiście musiał mi się wpierdolić inny gość i mnie zaatakować, zanim w ogóle z animacji nie wykonało. Uniki, uniki, uniki. Dobra, uniknęłem to tytuł. Dobra, bierzemy ją. Bierz ją. Unik. Patrz tu. No. I... żegnam. Mamy naładowane, no to... duszę. Pięknie. Musi stać. Bóg tam chyba padło, ale nie jestem pewny. Takie... nie wiem czy Bóg czy jeden, bo dużo orbów poleciało, ale to jest właśnie ten kill, że musimy się stwierdzić, czy czasami to jeden padnie, czy więcej. Dobra, ponownie troszeczkę pierunów, Zeus pozdrawia. Ja rozumiem, że to są, wiecie, magiczne stworzenia, no ale kama, no przecież nikt nie przeżyłby trafienia piorunem. To jest mentalne po prostu włączenie systemu nerwowego. Nie tylko. To jeszcze jest smażeni żywcem tak naprawdę. Tylko, że nie, wiecie, tak powolutku, tylko momentalnie. Powiedzcie mi, jak można przez trafienie piorunem? A są w sumie ludzie, którzy przeżywają. Dla mnie to jest naprawdę, może nie osiągnięcie, ale ja podziwiam osoby, które są w stanie... Nie, może to też źle brzmi, kurde. Walki, no i zapis, także świetnie. Teraz, kończąc ten wątek, chodzi mi o to, że przeżycie ataku piorunem to jest naprawdę, no poniekąd osiągnięcie. Ale powiedzcie mi, jak można przeżyć strzał piorunem? I to nie w powietrzu, tylko oberwiecie piorunem na ziemi. Jak można to przeżyć? Już to się nie ma prawa wydarzyć tak naprawdę. Tutaj normalnie łańcuch by sobie szedł, no, ale dalej nie pójdzie. I przez to, że właśnie dalej nie pójdzie, no to nie ma tutaj przejścia. Znaczy, nie, wróć, jest przejście, ale nie tam, gdzie bym chciał, żeby było. Teraz sobie to sam zjebałem, bo kurde nie wskoczyłem na to. Dobra, teraz nie powinno być na scenki, dokładnie. Mogłem to od razu zrobić, tylko za wolny, miałem za wolny czas reakcji, miałem, żeby się tu szybko wtoczyć. Proszę bardzo. W ogóle mówiłem, że robię koniec nie po tym zapisie i oczywiście dalej wyciągnę. A dlaczego? No bo tak dobrze się bawi przy grze. Bo tutaj będzie taka mini walka, no właśnie, z tymi... De facto nie muszę z nimi walczyć, bo jakbym dobrze wyrobił timing, no to jestem w stanie tam wejść na górę po prostu bez żadnych problemów. No ale już się lepiej pozbyć. No, już wiadomo. No nie, kurde, nie gap się na to, kratuch! Nawalaj tutaj te latające skurwy bąki. Okej, sama chciałaś. I dobrze. Okej, teraz tutaj zabieramy sobie skrzynkę, którą sobie zachowałem właśnie później. Przez skrzynkę. Zabieram bardziej jej zawartość niż samą skrzynkę. Dobra, czekaj. Oczywiście. Teraz spróbujmy się wyrobić z timingiem. Come on, serio? No. Ej, co jest? Co tu miało być przed chwilą? Okej,
ogóle były dwa, te dwa skąd się tu wzięły? To jest też takie trochę oskryptowane, nie? Że nie było ich i nagle zacząłem skakiwać na górę i nagle się pojawiły. Ta jedna musi żyć, no bo się orby do mnie nie poleciały po tym, jak dusze wróciły. Co się stało właśnie? No, ej, co jest? Czemu mi tam nie chce wskoczyć? Raz, dwa. Ha, super, akurat tak zdechła, to ja za nią skoczyłem. Dajesz kratuch, wierzę w ciebie. Tu. Tu. Raz, dwa. Prawie. Raz, dwa. No, złap się, chłopie! Jesus fucking Christ! Albo jak to Blitz lubi gadać, Christ on a stick. Tu nie wskoczy, jest za nisko. O, teraz się złapał, no nie wierzę. Dobra. Mamy windę i powinno już teraz, czy powinno. Dobra, teraz też jest chyba zapis. Czy nie? Kurde. Tak, jest zapis, dobra. Dobra, tu stanę. To nic się nie dzieje. Okej. Dobra. No to cóż. Dalszą eksploracją posągu Apollona zajmiemy się w kolejnym materiale. Ode mnie w tym. Póki co. To będzie. Jeszcze póki co, po prostu. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i widzimy się w następnym odcinku. Zagrajmy w gadło wstąpienie, w którym być może już uda nam się odbudować cały ten wielki posąg. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!